Ja jestem z ekipy, jestem z oczywiście tutaj działu podróbek. Pojawiła się ogromna, ale to ogromna ilość podróbek. Poznaje pan ten wzór? Nie. Ten wzór jest instalowany? Tak. Niestety jesteśmy bardzo dużo podróbek tutaj. Podejrzewam, że w miejscowości jest masę w Polsce. I znak ani nazwa nie jest chroniona znakiem towarowym. Dopiero na koniec czerwca złożyli wniosek o rejestrację znaku towarowego. Odpowiedzialność jest nie tylko cywilna, ale też może być karna. Może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Pracujemy nad tym. Dziennie kilkanaście pism nasi prawnicy wysyłają, informując, że w sumie to nieładnie tak robić. W tym pudełku mam podróbki ekipy. Ekipa postanowiła zawalczyć z podróbkami własnego merchu, które możemy spotkać na straganach i w butikach. Na kanale Nowciaksa pojawił się film, w którym przestrzega on przed sprzedażą podróbek, a także wyruszył w trasę po Polsce i wręczał właścicielom sklepów specjalne pisma. Po ogromnym sukcesie kolaboracji z Koralem i oczywiście naszych lodów ekipa, o której już wszyscy chyba w Polsce wiedzą, pojawiła się ogromna, ale to ogromna ilość podróbek. Dostawaliśmy różne zdjęcia, dostawaliśmy dużo wiadomości od ludzi, że takie podróbki się pojawiły, dlatego postanowiłem nagrać ten film. Nie byłoby w tym nic specjalnego, ale na wykopie pojawił się wątek, z którego wynika, że ekipa nie zastrzegła swojego znaku towarowego, a mało tego, ktoś inny, prawdopodobnie niezwiązany z ekipą, próbuje przejąć te prawa. Czy ekipa faktycznie popełniła aż taki błąd i nie zabezpieczyła swojego logo? I jeśli tak, to czy aktualnie sprzedawane podróbki są legalne? Za chwilę opowiem wam całą historię, ale najpierw. Jeśli szukacie sprawdzonych rabatów, to koniecznie zainstalujcie wtyczkę AleRabat, która automatycznie sprawdzi aktualnie dostępne kody promocyjne. Jest to banalnie proste, bo wystarczy, że wejdziecie na stronę AleRabat i dodacie rozszerzenie do przeglądarki. I teraz załóżmy, że chcecie kupić nowe buty, wchodzicie do wybranego sklepu, dodajecie produkt do koszyka, a wtyczka automatycznie sprawdzi dostępne kody rabatowe i wybierze ten najlepszy. Jak sami możecie zobaczyć, cena butów spadła o ponad stówkę. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie, gdy w sklepie obowiązuje wiele kodów na różnego rodzaju produkty. Warto też sprawdzić aplikację mobilną AleRabat, która podobnie jak wtyczka wybierze dla was najlepsze zniżki i tak jak widzicie w tle, tutaj również wleciała spora obniżka za buty. Korzystam z wtyczki AleRabat już od dłuższego czasu i naprawdę fajnie to działa, więc mogę polecić. Jeśli chcecie zaoszczędzić czas i pieniądze, to link do pobrania wtyczki znajdziecie w opisie. Na wielu straganach w Polsce możemy zobaczyć t-shirty, portfele, plecaki, saszetki i inne gadżety z charakterystycznym logo. Oczywiście wiele z nich to import z Chin, gdzie za grosze praktycznie na wszystko można nanieść dowolny nadruk. Ekipa postanowiła publicznie zawalczyć z tym procederem i dać wyraźny sygnał, że nie pozwalają na takie nadużycia. Na kanale Nowciaksa pojawił się specjalny film, w którym tłumaczyłem konsekwencje prawne za sprzedawanie podróbek, a także sam ruszył w trasę po Polsce, aby wyśledzić sklepy sprzedające podróbki i wręczyć właścicielom specjalne pisma. Po pierwsze, to teraz dla sprzedawców tych podróbek. Nie wiem czy wiecie, ale za sprzedaż podróbek, czyli wykorzystywanie znaku towarowego, który jest zarejestrowany dla jakiejś spółki, dla jakiejś firmy, czyli w tym wypadku logo ekipa, odpowiedzialność jest nie tylko cywilna, ale też może być karna. Może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności za właśnie sprzedawanie rzeczy podrobione. To tak na sam początek. W materiale wielokrotnie słyszymy o tym, że ekipa zastrzegła swoje logo, że ma do niego pełne prawa i tym samym może wyciągać konsekwencje prawne wobec osób, które kopiują ich własność. Nowciak wprost powiedział, że wręcza właścicielom sklepów wezwanie do zaprzestania naruszeń, a swego czasu nawet wujek Łuki wrzucał na Twittera posty, w których zapowiadał, że będą wyciągane konsekwencje wobec osób produkujących i sprzedających podróbki. Mało tego, Nowciak zapowiedział, że w firmie powstał specjalny dział, który zajmuje się walką z podróbkami, a stragany, które otrzymały pismo, mogą spodziewać się specjalnej kontroli. No i co? Jeżeli znajdziemy podróbkę, to mamy sobie papiery i dajemy wezwanie do zaprzestania naruszeń. Dotyczy wprowadzania do obrotu produktów w sposób naruszający prawa ekipy ESA, czyli po prostu jakieś rzeczy, które wykorzystują nasze zastrzeżone logo. Nie można tego robić. I na ten moment wszystko wydaje się w porządku, bo przecież ekipa chroni swój produkt. Ale po filmie Nowciaksa na wykopie pojawiły się ciekawe informacje. Okazuje się, że w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej są zastrzeżone znaki ekipa to nosi oraz podpis logo Freeza, natomiast nie jest zastrzeżone same logo ekipy. Co prawda jest tam złożony wniosek przez niejakiego Michała M., który jest na etapie przetwarzania, ale wszystko wskazuje na to, że to losowa osoba, która nie jest związana z ekipą. Dwa poprzednie loga są przypisane ekipa holding spółka akcyjna, więc tutaj nie ma wątpliwości co do powiązania z marką. Bestialstwo, bestialstwo. Nieraz za 5 dni kupowane jest. Wie pani co, jestem z ekipy, jestem jednym z członków ekipy, jestem odpowiedzialny za to, żeby właśnie nie istniały takie podróbki jak pani na sklepie. Prosimy o to, żebyście sprzedawać skuteczne, bo to jest na rynek. Miłego dnia, dziękuję bardzo i prosimy, żeby to może schować. Zapewne teraz myślicie, że ekipa faktycznie zaniedbała tę sprawę i popełniła błąd, ale cytując klasyka, nic bardziej mylnego. Widzicie, Freeze i spółka pomyśleli w innych kategoriach i zamiast bawić się w uzyskanie znaku towarowego na terenie Polski, od razu postanowili zabezpieczyć go na terenie całej Unii Europejskiej. W tym celu złożyli wniosek do European Union Intellectual Property Office,
Notice, czyli w skrócie EWIPO, i faktycznie w systemie jest zgłoszenie od Ekipa Holding SA. I teraz warto sprawdzić daty, bo okazuje się, że ekipa złożyła wniosek dopiero 30 kwietnia 2021 roku, a aktualnie wniosek jest na etapie składania sprzeciwu, który kończy się 17 sierpnia. To oznacza, że sprawa jest procedowana, a tym samym na ten moment ekipa finalnie jeszcze nie zastrzegła swojego znaku towarowego. Biorąc pod uwagę ich popularność i ogromną sprzedaż gadżetów, jest to co najmniej zaskakujące, że tak późno postanowili zabezpieczyć swoje logo. Dziękuję bardzo. Leci. Trzy dni. O, ale wytargowałeś się czy nie? Nie, nie chciałem mi sprzedać. XL-ka? XL-ka to na patesa będzie. Ja jestem z ekipy. Jestem z oczywiście tutaj działu podróbek. Niestety nie można sprzedawać tych rzeczy takich straganach. Są to oczywiście gdzieś tam rzeczy, które są podpisane pod nami. Bardzo proszę za przestanie tych rzeczy. W tym momencie rodzi się pytanie, jak to w końcu jest, bo w polskim urzędzie jest jeden wniosek, a w europejskim drugi, więc komu zostaną przyznane prawa? Pomijając samą kwestię, że ekipa realnie stoi za swoją marką, to ważne są również daty. Michał M. złożył wniosek 18 czerwca, a ekipa Holding SA 30 kwietnia, więc siłą rzeczy byli pierwsi. Zakładam, że ekipa po prostu złoży protest i tym samym wniosek pana M. zostanie odrzucony. Nie, to dobra, tutaj pani schowała przed chwilą, czuła postrach ekipy. Schowała fejki, ale damy karteczkę, bo widzieliśmy, że miała je. Tak chyba? Tak, schowała. No nie fajnie, nadku. Ja i tak widziałem, wręcz tylko, że nie wolno. Z ciekawości sprawdziłem, czy przypadkiem pan Michał nie próbował w ten sposób zabezpieczyć również innych logo, no i okazało się, że próbuje. Złożył on również podanie o zastrzeżenie znaku towarowego 7more7, czyli sklepu prowadzonego przez Nitro. Z tego co sprawdziłem, to Sergiusz nie zastrzegł swojego znaku ani w Polsce, ani w EWIPO, więc ciekaw jestem, jak na to zareaguje. Też swoją drogą, o ile to jest ten sam Michał M. z Radomia, to jest to osoba, która prowadzi sklep z ubraniami i butami, więc faktycznie może utrudnić życie Nitro, próbując sprzedawać rzeczy z logo 7more7, bo jest to związane z jego działalnością. Tutaj chodzi tak naprawdę, że to wezwanie powinno być kierowane do osoby. No wezwanie jest do sklepu, który to sprzedaje, bo to jest tylko sklep towarowego. W takim razie tylko jeszcze mam to wręczyć. Podróbki ze sklepu. Bardzo dziękuję. Generalnie warto się tym zainteresować, bo istnieje takie pojęcie jak trademark troll, które zostało wyjaśnione w jednym z artykułów na portalu Bezprawnik. Najprościej rzecz ujmując, trademark trolling polega na rejestrowaniu znaków innych przedsiębiorców. Taka osoba lokalizuje przedsiębiorcę, który nie chroni znaku towarowego będącą częścią własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Jeśli uzna, że w danym przypadku będzie się jej to opłacać, dokonuje rejestracji znaku na siebie. Wydaje się to absurdalne, ale faktycznie takie trolle istnieją i polują na okazję. Co prawda można toczyć batalie sądowe i dążyć do unieważnienia znaku, ale po pierwsze trwa to dosyć długo, a po drugie troll może zażądać, aby zabezpieczyć towar na czas trwania procesu. Łatwo sobie wyobrazić, że to oznacza ogromne straty, więc jest to przestroga dla wszystkich influencerów, którzy mają swój merch, aby odpowiednio wcześniej zadbali o swój interes. Niestety jesteśmy bardzo dużo podróbek tutaj, podejrzewam, że w miejscowości jest masę w Polsce. Będziemy tego rygorystycznie pilnować, żeby rzeczywiście jak najmniej było tych podróbek. Jakby wiem, że nasz dział bardzo mocno te pracuje, ale chciałem jakiś taki odcinek właśnie, żebyście wiedzieli, że to nie jest dobre. Proszę nie wspierać takich straganów, nie kupujcie takich rzeczy. Słuchając tego wszystkiego, w głowie rodzi się pytanie, czy w związku z tym, że ekipa dopiero ogarnia zastrzeżenie znaku, sprzedawcy na straganach mogli legalnie sprzedawać rzeczy z ich logo? Generalnie prawo w tym zakresie jest dosyć zawiłe, ale patrząc na skalę działania i popularność produktów, sąd raczej nie miałby wątpliwości, kto tak naprawdę stoi za marką ekipa. Z drugiej strony takie postępowanie mogłoby toczyć się latami i to z wieloma osobami, które handlowały bądź produkowały podróbki. W teorii to możliwe, ale w praktyce lepiej po prostu zastrzec swój znak towarowy i do akt sprawy załączyć certyfikat, który w zasadzie gwarantuje wygraną. Tak, nie ma już. Pani patrzy. No to nie no, patrzy, nie patrzy, ja wręczam wezwanie. No pani mówi, że nie było. I za tydzień się to ja wybierze mój dział od podróbek. Ale proszę bardzo. Będzie zaglądał. Miłego dnia. Być może część z was ma wrażenie, że gdzieś już to widzieliście, że już ktoś kiedyś chodził tak po sklepach i szukał podróbek. Faktycznie, ekipa zainspirowała się tutaj akcją innej ekipy, ekipy WK, która swego czasu zrealizowała taki koncept, wybrała się do sklepu i wręczyła pismo informujące o zastrzeżonym logo dzika. I to jest ta subtelna różnica, bo wówczas WK mieli już dokument potwierdzający zastrzeżony znak, natomiast ekipa, jak wynika z dat w serwisie EWIPO, jeszcze takiego dokumentu nie ma. Nie będziemy owijać bawełnę. Poznaje pan ten wzór? Nie. Który mam tutaj? Tak. No właśnie. Ten wzór jest zarejestrowany. Ten wzór jest zarejestrowany? Tak, i tutaj jest wszystko napisane. Co ciekawe, sprzedawca, z którym rozmawiali, zasugerował, że podróbki nie są sprowadzane tylko z Chin, ale również z Węgier czy Turcji, a mało tego, padła również sugestia, że być może są nawet robione w Polsce. Tak nie, nie wiemy skąd to idzie tak naprawdę, w tym jest problem. Chin idzie, Turcji idzie, Węgry idzie. Dlatego ktoś robi nadruk tutaj w Polsce i my jesteśmy ciekawi po prostu, kto to robi. Nadruk w Polsce, musisz wodzić. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo zdziwiło mnie, że w tym samym filmie Nowciak skupił ostatnio popularną zabawkę z Chin, a konkretnie chodzi o tańczącego kaktusa, który śpiewa piosenkę Cypisa. Zabawkę tę można bez problemu kupić w największych sieciówkach na Tajwanie, w tym m.in. w Carrefourze. Jest ona reklamowana jako zabawka dla dzieci. Tylko jedną w głowie mam, w końcu 5 gram, odlecieć sam, krainę zapomnienia. Z
Wspominam o tym, bo Nowciak sam przyznał, że to też nie jest w porządku i to łamanie praw autorskich, ale nie mógł się powstrzymać, bo po prostu chciał to mieć. I tutaj zacytuję fragment z artykułu na Spiders.web o tej zabawce. Otwarte pozostaje pytanie o kwestię praw autorskich w tym przypadku. Można rozsądnie założyć, że Cypis nie udzielił licencji Tajwańczykom na użycie kawałka o 5 gramach koksu, więc możliwe, że oprócz konieczności wycofania produktów ze sklepów, firma od felernej zabawki czeka teraz sprawa w sądzie za naruszenie praw autorskich. Jakby nie patrzeć, no to było trochę słabe i mimo, że sam Cypis nie ma z tym problemu i wrzuca na swój fanpage informacje i memy o tej zabawce, to jednak nieco dziwnie to wygląda w kontekście odcinka, w którym ekipa walczy z podróbkami, a jednocześnie sama wspiera zabawkę, która łamie prawa autorskie. Słuchajcie, jest to też oczywiście nadużywanie praw autorskich autora tego tekstu i tej piosenki. Jest to jakaś zabawka z Chin, tutaj ktoś sobie potwierdzielił akurat nutkę muzyczną, ale spodziewam się, że raczej nie sprawdzali, co ona oznacza. Strasznie śmieszne to jest, no ale to też jest nadużywanie czyichś praw autorskich, jednak nie mogę sobie odpuścić, chcę mieć to po prostu na półce w chacie, niesamowite. Tak samo w tym momencie można by przypomnieć aferę pomiędzy Wersow i Warnego, która dotyczyła plagiatu zdjęć. Co prawda formalnie nic się nie wydarzyło, ale sam niech smak pozostał, a tym bardziej po słynnym występie Werki w podcaście Vibros, gdzie próbowała wytłumaczyć całe zamieszanie. W finale jeszcze bardziej się pogrążyła, ale jak zawsze, internet szybko zapomina. Nie mogłabym spać spokojnie, ja bym nie mogła być taką osobą. No ja pierdolę. Prawdę mówiąc, mam wrażenie, że taka walka z podróbkami to walka z wiatrakami. Nawet największe ogólnoświatowe marki jak Nike czy Adidas nie są w stanie oczyścić rynku z podróbek. Szczególnie teraz, gdy z Chin można zamówić w zasadzie wszystko i to z dowolnym logo. Ostatecznie tym, co ratuje markę, jest jakość produktu i marketing, które zachęcają do tego, aby posiadać oryginał. Łatwo sobie wyobrazić, że jakiś dzieciak nabierze się na podróbkę, poprosi rodziców o zakup, a w finale będzie zawiedziony, bo t-shirt to spadnie się po pierwszym praniu. Może nie tyle jeden do jeden, bo są to robione na jakichś tutaj widać tanich gotowcach, świtujących, najtańszym nadrukiem jakim można, no ale jest to wykorzystanie naszego logo. Myślę, że w przypadku ekipy tak naprawdę chodzi o chęć kupienia czegoś, co pochodzi ze sklepu internetowych idoli, a nie o sam znaczek ekipy, który można podrobić. Właśnie dlatego uważam, że ekipa powinna jak najdalej trzymać się od afer jak ta związana z gadżetami dołączonymi do płyty, które w internecie zostały okrzyknięte produktami z AliExpress, bo w ten sposób osłabiają swój wizerunek i gwarancję jakości. Mam numer do producentów i tutaj też te podróbki nie są przypadkowe, że je mam, ponieważ to też będzie dowód w sprawie. Jak będziemy oczywiście łapać już producentów i łapać... No pięknie, za rączki zostali tak złapani. Celem materiału Nowciaksa było ostrzeżenie sprzedawców przed handlem podróbkami, którzy mniej lub bardziej celowo zarabiają na cudzej marce. Już nawet w trakcie filmu część z nich dostała cynk, że ktoś chodzi, sprawdza rzeczy ekipy i próbowali je schować. Oczywiście ekipa ma pełne prawo walczyć o swój produkt i logo i to nie podlega żadnej dyskusji, ale ciekawi mnie, czy to faktycznie odniesie jakiś sensowny skutek. Wydaje mi się, że takie chodzenie od straganu do straganu nic nie wniesie, ale już dotarcie do producentów czy importerów takich podrobionych gadżetów faktycznie ma sens. Wiadomo, że nie załatwi to problemu w 100%, ale zdecydowanie jest to krok w dobrym kierunku. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to zostaw komentarz o treści troll. Pamiętaj, żeby kliknąć suba, wpadaj też na mojego Instagrama i Discorda i widzimy się w kolejnym filmie. Prosto z Soliny. Ja chodzę w podróbach.